Uncharted Fortuna Drake'a to pierwsza odsłona serii. Początki PlayStation 3 nie były wcale takie kolorowe, jakby to się mogło wydawać. Zapowiedzi Uncharted pompowały przysłowiowy balonik. Nawet były wtedy w modzie opisywanie wrażeń w wersji preview. A ich zasadnicze pytanie było, jak to bardzo się udało, biorąc pod uwagę wcześniejszy dorobek tego dewelopera. Podobieństwa do takich postaci jak Indiana Jones czy Lara Croft widać już na pierwszy rzut oka. Właściwie szybko je dostrzeżemy. I chciałbym zaznaczyć, że recenzja odbyła się na PlayStation 4 z kolekcji Nathana Drake'a, tak więc pierwszy Uncharted jest upiększony, ale do tego jeszcze powrócę, o to nie musicie się martwić. Pierwsza odsłona Uncharted ma na karku już 12 lat, tak więc spory kawał czasu. Historia naszego poszukiwacza przygód rozpoczyna się na łodzi. Nathan chce wyłowić to, co znajduje się na dnie oceanu w trumnie jego przodka, Sir Francisa Drake'a. Ciała w trumnie nie ma, a jedynie co pozostało to stary notes będący punktem wyjścia do kolejnych czekających na nas egzotycznych przygód. Wyruszamy więc na poszukiwania mitycznego Eldorado, które nie do końca jest tym, co znamy z opowieści i legend. Oczywiście deptać po piętach będą nam piraci, bo nie jesteśmy jedyną osobą, która chce odszukać krainę pełną złota. Towarzyszyć nam będzie Elena, dziennikarka, która poszukuje taniej sensacji z nadzieją, że Nathan jest właśnie tą osobą, która jej to zapewni. Twórcy gry chcieli nam dać jak najbardziej filmową historię, dodając do tego charyzmatyczne postaci, takie jak na przykład Sully, który jest jedną z fajniejszych person w tej serii. Gościa nie da się nie lubić. Sam Nathan to taka podróbka wcześniej wspomnianego Indiany z mniej lub bardziej śmiesznymi żarcikami czy tekścikami. Gra ma nam zaoferować efektowną rozgrywkę. Większa część gry dzieje się na pięknej, malowniczej wyspie gdzieś na Pacyfiku. Całość, czyli akcja i cutscenki, przechodzą płynnie bez zbędnych długich ekranów ładowania, tak więc historia przechodzi równomiernie, rozdział za rozdziałem, których łącznie mamy 22. Jedne są dłuższe, inne krótsze, ale nie można ukrywać, że akcji w grze nie brakuje, a niektóre elementy potrafią zaskoczyć. Odwiedzimy kilka zaginionych miast, katakumby, postrzelamy z jeepa, odwiedzimy ubota, pojeździmy na skuterze wodnym, jak i doznamy wiele innych ciekawych atrakcji. Bardzo dużo ludzi porównuje Uncharted do pierwszego Gears of War, albo spotkałem się nawet z określeniem Prince of Persia i powiem wam, że nie zgadzam się z tym. Jasny system osłon jest w Uncharted, ale żeby zaraz nazywać grę, że sporo nawiązuje do Gearsów, według mnie jest to niepoważne, bo ja osobiście widzę tu sporo zapożyczenia z gier Indiana Jonesa oraz Tomb Raidera w o wiele bardziej przyswajanej formie, no i tego jako grać się trzymam. Bo na 2007 rok nie było takiej gry o podobnej koncepcji. Nie zabraknie też rozwiązywania prostych zagadek z udziałem notatnika oraz naszego starego przyjaciela Sully'ego, a wszystko to prezentowało się na swój czas całkiem fajnie. To, co oferuje jeszcze Uncharted, to masę strzelania. Jednym to się może podobać, innych może nieco frustrować, bo przeciwników wylatuje nam w dziesiątkach. Chowanie się za osłonami jest tutaj wymagane, jeżeli nie chcemy oberwać. Życie samo się regeneruje, a piraci często zachodzą nas z boków, wycofują się, przegrupowują oraz przeprowadzają masowe ataki. Jeżeli więc będziemy stali jak ciele, to przeciwnik zrobi z nas sito. System strzelania nie do końca udał się w wersji na PlayStation 3. Celuje się trochę ociężale, nawet kiedy poprawimy czułość analogów. Mamy tu też wychylanie się za osłon, strzelanie na oślep, no i nawet wykorzystywanie Six Axisa do takich elementów jak rzucanie granatem, które według mnie było po prostu porażką. To poprawiono w remasterze i rzucanie granatu nie jest już takie wkurzające. Również system strzelania został poprawiony, bo dodany z późniejszych odsłon Uncharted, gdzie celowanie działa lekko i płynnie. Czy tego chcemy, czy nie, trafienie w głowę już samo od siebie wchodzi w nawyk. Niestety system osłon dalej kuleje. Nathan często, chowając się za osłoną, jest na tyle widoczny, a przeciwnicy na tyle celni, że potrafią w nas trafić, nawet jeżeli wystaje nam kawałek ramienia czy głowy. Czasem postać chowa się tak niefortunnie, że widać więcej niż ramię. To jest mega uporczywe, zwłaszcza kiedy grasz na najwyższym poziomie trudności. Są i plusy, możemy zwisać z grzymsu i strzelać równocześnie. Możemy wspinać się na filar i wychylić się za niego, aby potem oddać strzały. Oczywiście jesteśmy skazani na broń krótką, jak na przykład pistolet, ale pomysł według mnie jest bardzo fajny i ciekawy.
Sztuczna inteligencja jest nie tylko celna w boju, ale również bardzo czujna. Najmniejszy fałszywy ruch potrafi wzbudzić natychmiastową reakcję wroga. Trzeba więc naprawdę uważać, kiedy chcesz zajść przeciwnika i po cichu skręcić mu kark, bądź wykonać kombinację ciosów do znokautowania oponenta. Te, podobnie jak w oryginale, tak w remasterze, nie do końca wchodzą idealnie. Trzeba doskonale wyczuć moment wystukiwania kombosa, aby ten wszedł perfekcyjnie. W przeciwnym razie, jeżeli zrobisz minimalne opóźnienie, kombos się nie uda i zarobisz w ryja. Również hitboxy, czyli wytrzymałość naszych przeciwników na zadawane im obrażenia na poszczególne partie ciała, nie istnieją. Właściwie są tylko dwa. Strzał w głowę to natychmiastowa śmierć przeciwnika oraz drugi, jeżeli trafisz gdziekolwiek indziej, zawsze musisz trafić 3 razy, a w późniejszej fazie gry nawet i 5 razy w zależności od broni. A skoro wspomniałem o broni, na arsenał nie można narzekać. Mamy 4 rodzaje pistoletów, mikro Uzi, 3 rodzaje karabinów, 2 rodzaje strzelby, snajperkę, granatnik oraz granaty. Jeżeli chodzi o kwestie graficzne, to w remasterze pierwszego Uncharted zauważymy najwięcej zmian. Głównie dlatego, że jest ono zaktualizowanym w silniku graficznym z trzeciej odsłony Uncharted, czyli na Naughty Dog 3.0, gdzie oryginał z 2007 roku był na wersji 1.0. Zmiany więc widać gołym okiem w lepszym oświetleniu, roślinności, jak i szczegółowości modelu postaci i otoczenia. Wszystko to w Full HD i 60 klatkach na sekundę. Uncharted nie jest długą grą, można ją przejść na normalnym poziomie trudności w 8 godzin, choć znam takich graczy, którzy skończyli ją szybciej. Jeżeli zamierzasz wbijać platynę, to śmiało podwój ten czas i nawet możesz dodać kilka godzinek więcej, wliczając w to oczywiście szukanie skarbów, których w grze jest 60 do odnalezienia i jest to jedyna forma znajdźki w Uncharted. Co bardzo się postarzało, to animacje postaci. To jak Nathan wchodzi po schodach, skacze i się wspina, ogólnie to jak się porusza, bije nawet dziś solidnym archaizmem animacji. Nie dziwota, że deweloper naprawdę się teraz przykłada do animacji, wykorzystując najnowsze technologie. W pewnych aspektach pierwsze Uncharted mocno się zestarzało, ale to dalej dobra gra. Jeżeli miałbym oceniać wersję z PlayStation 3, to dziś dostałaby ocenę 7 na 10. Zaś remaster z PlayStation 4 otrzymałby mocne 8,5 na 10. Głównie za poprawę grafiki, lepszego modelu celowania, rzucanie granatami, no i za Full HD i 60 FPS-ów. Nie przedłużając dłużej, według mnie pierwszy Uncharted pokazuje największe zmiany w oprawie graficznej z całej trylogii. Tytuł polecam każdemu, mimo iż gra ma swoje bobole, to każdy, kto lubi action adventure, powinien zagrać w Uncharted kolekcję Nathana Drake'a, a potem w czwartą odsłonę gry. To była pierwsza recenzja tej serii. W przyszłości będą kolejne. Dzięki za odrobinę uwagi, do usłyszenia za tydzień. Cześć!